Witam Państwa, mówi Piotr Rokowicz. W tej części tutorialu chciałem powiedzieć kilka słów na temat operacji Bake oraz tego, jak można wypalić w teksturze mapę światła rozproszonego, czyli na przykład Ambient Occlusion. Przygotuję sobie może szybko scenę, na której będziemy mieli kilka prostych obiektów. Dodam może tutaj ze dwa obiekty, na przykład taką kulkę. Dodam także małpkę. No i zaraz zrobimy render, zobaczymy jak to wszystko wychodzi w normalnych domyślnych ustawieniach. Myślę, że tak jest ok. I teraz, aby włączyć Ambient Occlusion, przechodzę do zakładki World, no i włączam Ambient Occlusion. Na razie niech zostanie z opcją Add, czyli będzie dodawał się do sceny, powodując pojaśnienie wszystkich czarnych cieni. Już widać, że scena jest bardzo jasna, bardzo mocno wypalona, więc można delikatnie zmniejszyć ilość tego ambientu, który dodajemy, na przykład do 0,7. Myślę, że taka gradacja cienia byłaby ok. Zmienię też ilość próbek do powiedzmy sobie 15. Oczywiście wydłuży to mi czas obliczeń, ale dzięki temu stanę bardzo łagodną, taką przyjemną dla oka mapę. No i teraz, aby wypalić ten Ambient Occlusion w podłożu na przykład, trzeba do tego podłoża dodać teksturę rozwiniętą UV, więc zróbmy to w miarę szybko. Dodaję tę teksturę. Tutaj włączę sobie edytor UV. Tekstura będzie standardowa, bez żadnego rozczulania się nad opcjami. No i teraz, aby wypalić światło ambientowe w takiej teksturze, przechodzę do zakładki Render, do panelu Bake i wybieram z opcji Full, znaczy Ambient Occlusion. I znowuż nie muszę nic więcej tutaj zmieniać, natomiast muszę nacisnąć przycisk Bake. W tym momencie trzeba trochę poczekać, ponieważ precyzja liczenia tego ambientu jest dosyć spora. No i w związku z tym widzimy tylko na razie malutki trójkącik, który się tutaj pojawił. Nawiasem mówiąc, ten trójkąt oznacza, że cała moja kwadratowa powierzchnia, cała moja ściana jest dzielona podczas obliczania jakiegokolwiek Bake'a na trójkąty. I te trójkąty mogą dzielić się w sposób przewidywalny lub losowy. Za to odpowiada opcja Automatic albo Fixed. Nie jest to coś, co by bardzo zmieniało nam układ otrzymywany po Bake'u. Natomiast opcja automatyczna dobiera kolejności trójkątów w taki sposób, aby uzyskać jak najmniejsze zniekształcenia, więc można uważać ją za taką najbardziej, powiedzmy sobie, odpowiednią do większości zastosowań. Margin z kolei określa, jak bardzo nasz Bake wychodzi poza obszar zajmowany przez nasz plane. Jeżeli na przykład zmniejszę troszeczkę rozwinięcie UV i ten plane będzie mniejszy na mojej teksturze, to kolejna opcja Bake spowoduje, że oczywiście wyczyści się na początku cały ten obszar, ponieważ jest włączona opcja Clear, a za chwilę będziemy widzieli już po samym Bake'u, że sam Bake wykracza delikatnie poza granicę tekstury. Może trzeba było to pokazać w jakimś prostszym przypadku, bo teraz trzeba dużo czekać. No ale myślę, że już jak teraz to opowiem, to będzie temat załatwiony. Tak czy inaczej, nawet ten wybejkowany ambient już na podglądzie jest widoczny. Obiekty są oczywiście czarne, ponieważ mamy wygląd teksturowany, więc reagują na światło. No i widać, że pod nimi jest taki całkiem ładnie wyglądający cień. Mam tego bejka zrobionego już. W tej chwili mogę powiększyć obrazek, aby pokazać na samym rogu na przykład, że wybejkowany obszar jest większy niż obszar zajmowany przez moją rozwiniętą teksturę, przez siatkę UV. To właśnie dlatego, że mamy taki margines tutaj. Ten margines jest często przydatny w takich sytuacjach, kiedy nie mamy jednego plane'a, ale na przykład cały obiekt. I ten obiekt ma wiele złożonych ze sobą razem ścian, tak jak na przykład na tej kuli obserwujemy. Wtedy granice pomiędzy ścianami mogą być bejkowane z pewnym zapasem, z pewnym marginesem, właśnie po to, by nie było jakichś artefaktów, czyli dziur, czy też zostawionych ciemnych wierzchołków, które się nie policzyły. Może to będzie jeszcze okazja pokazać. Tak czy inaczej, teraz mam już wyrenderowany na plane ambient. Mogę go zatem w zakładce World wyłączyć, ale zanim to zrobię, chciałem jeszcze policzyć raz pełen render, aby zobaczyć, ile czasu on trwa. Ten render trwa w tej chwili 3 sekundy 65 setnych. Zostawię go sobie na slocie pierwszym, a na slocie drugim przygotujemy miejsce dla kolejnego renderu, w którym wyłączę Ambient Occlusion, ale w tym plane dodam materiał i użyję opcji Face Textures, aby wstawić rzeczywisty kolor uzyskany z Bake'a do mojego renderu. Jeżeli teraz zrobię render, to render renderuje się już w czasie tylko 47 setnych sekundy i widać, że jest ambient na tym renderze obecny. Jeżeli dodatkowo włączę jeszcze materiał typu shadeless, to w tym momencie będzie on dużo jaśniejszy. Znikają wtedy oczywiście cienie rzucane przez lampę, ale cienie z ambientu mam widoczne bardzo ładnie.
i ta scena renderuje się no, o wiele krócej. Proszę zobaczyć, 3 sekundy 65 setnych, a tutaj tylko 42 setne. Jest to więc przyspieszenie co najmniej 2 razy. No i nie muszę liczyć ambientu, który nadal jest w teksturach. Oczywiście pozostałe obiekty należałoby również wybajkować w ten sposób i miałbym wtedy bardzo elegancki obrazek, który byłby, przypuszczam, niewiele ciemniejszy od tego oryginalnego. Ten tutaj jest tak jasny dlatego, że mam dodane światło z lampy i dodatkowo światło z ambientu. Ok, na temat samego bajkowania Ambient Occlusion myślę, że to jest wszystko z takich podstawowych informacji. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.